Cześć wszystkim. Witajcie w podsumowaniu informacji na temat Seasons. Jeżeli będziecie mieli nowsze polskie wydanie, to tutaj już będziecie mieli tytuł Pory Roku, bo to jest część polityki Rebela, który chce, żeby jak najwięcej gier miało przetłumaczone tytuły. To chyba dosyć sympatyczne rozwiązanie, bo jednak jak ktoś nie zna gry, no to prędzej pewnie kupi coś, co nazywa się po polsku, a nie po angielsku. Jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, sorry wielkie za po prostu fatalny wynik, jeżeli chodzi o tam ilość kryształów, ilość kombosów. Jeszcze chyba nie jestem zbyt doświadczony w tą grę i to było na pewno widać. Przede wszystkim powinienem, zamiast inwestować od razu w karty najpierw i w siłę przywołania, tak przyszłościowo, powinienem po prostu zrobić sobie tą dodatkową akcję transmutacji, zmienić sobie żetony na te kryształy, czyli punkty zwycięstwa i dzięki temu mógłbym szybciej tę kartę przywoływać. Jeżeli się tego nie zrobi, to widzicie, rozgrywka wygląda tak mniej więcej jak ja wam pokazałem, czyli że mała ilość kryształów, ledwo co wykładałem karty, mało robiłem ciekawych takich akcji związanych właśnie z łączeniem efektów tych kart, ale naprawdę wydaje mi się, że pokażę wam przynajmniej troszkę, jak wygląda sama rozgrywka, czy to jest coś dla was, czy wam się spodoba. Bo nam się podoba naprawdę bardzo. Troszkę właśnie żałuję, że ta gra nie znalazła się na liście najlepszych gier dwuosobowych, gdy omawialiśmy tą listę z Przemkiem w jednym z odcinków, bo naprawdę na dwie osoby gra się super. Jest bardzo duża interakcja, dużo jest chamskich zagrań, gdzie te punkty kradniemy sobie, ograniczamy sobie jakieś możliwości, gracz musi odrzucać inne karty. Jest dużo właśnie fajnego budowania swojej strategii na całą grę. Bardzo właśnie mi się podoba to rozwiązanie z tym draftem kart, tak jak w Siedmiu Cudach Świata, że już na początku gry musimy ustalić, jakie zaklęcia będziemy mieli dostępne w określonych latach. To jest naprawdę fajne rozwiązanie, bo musimy bardzo przyszłościowo myśleć i planować. I nasza rozgrywka zawsze będzie inna i indywidualna, bo tych kart naprawdę jest dużo i możemy różnie tutaj je łączyć ze sobą. No i jest właśnie bardzo przyjemna dwuosobowa. Nie wiem, czy czteroosobowa jest równie dobra, bo zbyt małe jeszcze doświadczenie mam w tego typu rozgrywce, żeby to oszacować. Wydaje mi się, że troszkę będzie chaotycznie, bo dużo będzie tego, że od ciebie biorę punkt od ciebie, ty sobie zyskujesz ten punkt. Bardzo dużo chyba takiego liczenia mi się wydaje, że się może pojawić, ale dwuosobowo łatwo wszystko ogarnąć, naprawdę bardzo, to bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi właśnie o wykonanie, to jest na świetnym poziomie, bo jest wszystko kolorowe, ładne, te kości są po prostu wielkie i super musi się prezentować właśnie w rozgrywce czteroosobowej, gdy na stole macie 5 kości z każdego rodzaju i rzucamy tymi kośćmi, naprawdę to jest bardzo przyjemny moment. No i grafiki na tych kartach też są na świetnym poziomie. Mimo że one są takie bardzo, bardzo kolorowe, tak jak widzicie po okładce tej gry, to naprawdę bardzo przyjemnie się używa tych zaklęć. Mimo że właśnie klimatycznie nie do końca czujemy, że te zaklęcia rzucamy, bo to jest po prostu gra taka karciana, skupiona na zdobywaniu kolejnych punktów, a mniej powiedzmy ten pojedynek magów, tak jak klimatycznie, tematycznie to jest przedstawiane. Bardziej tutaj zastanawiamy się, które karty dobrze ze sobą działają, jakie tutaj te żetony energii pobrać, czego nie dać przeciwnikowi, jeżeli chodzi o te nasze kości. Bo jest tutaj bardzo istotne. Każdy wybór kości jest bardzo istotny, bo może nam dać albo zabrać określoną ilość punktów, które mogą zaważyć na końcowym wyniku. O czym jeszcze warto powiedzieć, jeżeli chodzi o tą grę? Mówiłem, że ona jest dosyć chamska, także przygotujcie się na to, że jeżeli ktoś lubi takie gry, gdzie tylko sobie każdy coś swojego buduje i na koniec wygrywa ktoś, kto lepiej to zbudował, tutaj naprawdę można mocno wpływać na to, co robią inne osoby i możemy jakoś je kontrolować w jakiś sposób. No i właśnie żałuję, że tej gry nie poznałem wcześniej, bo dopiero ostatnio ją zakupiliśmy i naprawdę bardzo nam się spodobała. Jedna chyba z lepszych gier, jakie ostatnio właśnie grałem. Także bardzo wysoka rekomendacja. Dla mnie jako gra dwuosobowa na pewno jest to 2x2, czyli taka flagowa pozycja w naszej kolekcji, która na pewno często będzie lądowała na stole. Macie do tej gry dodatki, także możecie sobie dokupić większą ilość kart, są tam dodatkowe jakieś mechaniki, także możecie sobie to jeszcze odświeżać. Naprawdę bardzo długo zanim wam się ta gra znudzi. Jako taki duży problem, jeszcze muszę powiedzieć o tej planszetce punktowania. Troszkę właśnie w głupi sposób została zaprojektowana, bo nie dość, że kolory
graczy w tej grze są takie rzadko wykorzystywane, bo nie mamy tutaj gracza żółtego, czerwonego, niebieskiego i tak dalej, a mamy szarego, żółtego, pomarańczowego, fioletowego, to nie dość, że to już może nam pomylić i przesuniemy jakieś punkty nie temu graczowi, co trzeba, to jeszcze nie mamy tutaj takiego typowego wężyka, że te punkty idą tak i później tak, tak i tak, tylko mamy jeden rządek punktów, później zaczynają się cyfry kolejne. Kiedy już zastanowimy się nad tym, żeby się nie pomylić, to jeszcze tutaj mamy w inny sposób je ułożone, także nie możemy już 10 punktów zaznaczyć, że to jest jeden do góry, tylko już tutaj się rozjeżdża kolejna rzecz, także mieliśmy przypadki, że gramy i nagle się okazuje, że nie wiem, nie temu graczowi daliśmy punkty, albo czy na pewno mi przesunąłeś te punkty, bo tutaj nie jest to zbyt czytelne i moim zdaniem to jest właśnie głupi zabieg. Mogło to być przedstawiane jako powiedzmy koło, albo jako właśnie taki wężyk typowy, tak jak w Osadnikach Narodziny Imperium. Wtedy tych pomyłek byłoby na pewno mniej. Ale poza tym naprawdę gra na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie i samą rozgrywkę. I naprawdę bardzo wysoka rekomendacja, moim zdaniem powinniście spróbować tej gry. No i to było Seasons. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, śmiało piszcie, komentujcie. Subskrybujcie kanał. No i to będzie wszystko. Dzięki wielkie. Do następnego. Cześć.